Koronawirus, słowo odmieniane w mediach przez wszystkie przypadki. Postanowiliśmy wyjść z kamerą na ulicę Tczewa, by zapytać mieszkańców miasta, jak przygotowują się na nadejście choroby. Dzień dobry, co pan sądzi o koronawirusie? Nie mam zdania. Oj, ciężko powiedzieć, to... Jakoś się pani już zabezpiecza? Nie panikuję w każdym razie. Co ja w ogóle sądzę? No trochę przerażające jest, ale nie wiem co powiedzieć naprawdę. No. Czy jakoś pani się przygotowuje na nadejście? To znaczy się tak, oczywiście na razie zaopatrzyliśmy się w chusteczki takie specjalne, wirusowe. No i co? Często się myć, ręce czyścić, to jest podstawa. Jakiś zapas żywności? Na razie jeszcze nie myśleliśmy o tym. Na razie jeszcze nie. Jeszcze żyjemy cały czas tak, jak żyjemy. Pytanie chyba teraz na czasie, prawda? No straszne to jest, prawda, że sobie nie mogą z tym poradzić i to się tak szybko rozprzestrzenia i tyle osób dotyka. No niebezpieczne, prawda? Czy jest już jakaś panika? Czy pani jakieś kroki podejmuje, żeby się zabezpieczyć? Nie. Nie siejmy paniki, no bo to jest w ogóle zbędne, prawda? No gdzieś tam ludzie jednak wariują, wykupują ze sklepów wszystko. To takie, wie pani, no... Co będzie, to będzie. To i tak tego nie zmienimy, prawda? Nie odwrócimy tego. Więc myślę, że spokojnie. Zobaczymy, co będzie. I oby minęło. Oby minęło. W zeszłym tygodniu przychodziłem grypę za granicą. I powiedziano mi tak, w Norwegii w szpitalu. Powiedziano, bo bardzo duża gorączka wzięła. Ogólne osłabienie miałem. Pojechałem do szpitala, to była niedziela rano. Jechałem do szpitala. Dostałem zwykłe lekarstwa. Powiedziano mi, że choroba będzie się rozwijać 4 dni. Potem organizm wytworzy przeciwciała i zacznie się samoistnie leczyć. Nie dostałem nawet antybiotyków. Faktycznie po 5 dniach byłem zdrowy. Także bez paniki. Wie pani co, no trzeba zachować ostrożność i nic więcej. Wystarczy myć ręce? Higienę zastosować. No i moim zdaniem uważać na wszystko, co się bierze w ręce. Ja nie mam czasu, wejdę na autobus. Idiotyzm. Dlaczego? Pani, to szkoda, to jest wszystko nakręcane. Paru tam może chorych, grypa więcej powali niż ten koronawirus. Troszeczkę przesadzamy w Polsce, nie? Bo każda choroba jest, mamy grypy, nie? Ale koronawirus to jest tragedia. No po prostu ludzie panikują, tak? No troszeczkę za dużo. Bo jeśli ktoś ma, jak to się mówi, kto ma się zachorować? To zachoruje. Czy ja będę w tym miejscu, czy w tamtym miejscu, tak? A oby dobrze by było, żeby nie. To znaczy, z tego co wiem, to tych wirusów już było ileś tam w ostatnim dziesięcioleciu. Ja bym nie robiła paniki tak bardzo z tego. Po prostu no, stosować się do pewnych zasad higieny i myślę, że to chyba na początek wystarczy. Bez paniki. Właśnie, ale dlaczego świat to tak przeżywa? No dlaczego przeżywa? Ja myślę, że to więcej jest problem gospodarczy jak zdrowotny. No wirusy no, są, były i będą zawsze. No kwestia po prostu medialnych nagłośnień, nie? Przepraszam, ale się spieszę. Że na pewno to jest bardzo niebezpieczny wirus, jest jak podają, bynajmniej wierząc fachowcom. No to jest wirus, na pewno może kiedyś do nas dotrze, bo to dużo ludzi jest też w podróży, tak? Dużo ludzi podróżuje, no ale raczej... Powinniśmy się zabezpieczać jakimiś witaminami, jakimiś brać dużo owoców, przede wszystkim warzyw. Może tak nie da się. Nie, no jak każdy inny drobnoustrój na pewno jest bardzo istotny. I należy zapewne się no, ustrzec przed nim, chociażby jak z każdą chorobą wirusową. Czyli zasady, higieny jak najbardziej, mycie rąk częste. Natomiast panika na pewno nigdy nie jest wskazana. Czyli nie jedziemy do sklepu i nie wykupujemy 300 kg makaronu? Myślę, że nie, że aż tak źle to nie jest, akurat z tym drobnym ustrojem. A co ja mogę sądzić? Choroba jak choroba! Nie boi się pan? A czego się bać? Każdy kiedyś musi umrzeć. No ale niekoniecznie teraz. No nie, niekoniecznie. Jak się pan przygotował? Wcale. Rzadko wyjeżdżam z domu, mało kiedy. No ale teraz jak zaczniemy na pana kaszleć, to nie będzie się pan bał? Pan powiedział, jak choroba. Ja się nie boję. Co ma być, to będzie. Tam też powiedziali, takie coś będzie. Kacia, jaka? O tych kurach, czy coś było, czy coś. I to było. Plotki siali i tam. Co ma być, to będzie, kobieta.
Nie znam się na tym, jak będzie, to zobaczymy. No. Dziękuję bardzo. Trzeba zachować higienę, jak mówią, ręce myć i nie całować się. No i nie wiem. I trwać dalej. No ale zabezpieczyłem maseczki sobie, nie dużo takiego, te jednorazowe, nie? No chusteczki higieniczne, czyli takie te dezynfekujące. Niespecjalnie, żadnych zapasów żywności na pewno nie. To po mnie widać, na mnie zapasy. To jest taka panika, mi się wydaje, za duża. Ludzie wykupują, szaleją, mi się wydaje, że na pewno nie jest tak źle. Jakieś zapasy pani zrobiła? Nic, absolutnie nic. Nic nie robię, żadnych zapasów. Co ja później z tym zrobię, jak sama jestem? Wyrzucę to? Zepsuć ma się, no. Czyli co robić? Nie panikować. Przede wszystkim nie panikować. Uspokoić się i na spokojnie to brać i podchodzić do tego i tyle. Jakieś zapasy pani robi? Nie. Tak codziennie tylko co kupuję to z jedzenia. Zapasów raczej nie. Nie. A raczej nie. Nie ma co panikować. Zapasów pan nie robi? No pani, czy ja wyglądam na chorego? No podobno w sklepach już znikają towary. Jakie towary? Kasza, ryż, makarony. No, w telewizji słyszałem. A co ma kasza i ryż wspólnego z koronawirusem? Przetrwać pomoże, jak wszystko zamkną. Na kaszy? Nie, no panie, nie nagrywaj pan, bo to jest normalnie parodia. Czyli nie ma powodów do paniki? Ja na pewno nie. Jakieś zapasy poczynione? Nie, absolutnie nie. Ja to uważam jako chorobę normalną, grypę traktuję, także żadnej paniki ani czego więcej. Zapasów pan nie robi? Nie, żadnych nie robię. Jeżdżę często za granicę, często jestem na różnych lotniskach, widzę ludzi w maskach i tak dalej. Nie wariuję, nie popadam w jakąś histerię, bez przesady. Panie się jakoś specjalnie przygotowuje na nadejście do Polski? Nie, zupełnie nie. Chwilowo jeszcze, tak zupełnie spokojnie. Ludzie robią śmiechowisko z siebie. Dlaczego wykupują te towary, nie? Za komuny, bo już jestem rocznikowy, nie? Fajnie było, haki wisiały, ale każdy się starał, wie pani. Był Pewek u nas w Trzewie, kto miał, kupił, nie? Ale nie było takiej paniki. To jest przesada. Nie wolno tego robić, bo społeczeństwo to... Łapie, jedni łapią, drudzy nie, ale to jest przesada. Nie wolno wykupywać towarów. Po co? Nie będzie. Jeżeli będzie ta choroba, to wykryją i będziemy leczeni, nie? Ale nie jest tak, aż tak źle u nas.